Hej kochani, dziś tutaj jestem dosyć blisko, bo będę wam pokazywać różne rzeczy z bliska i stwierdziłam, że chcę, żebyście wszystko wyraźnie widzieli. Dziś robimy, tak jak po tytule widzicie, ulubieńców Semilac. Stwierdziłam, że pokażę wam takie moje niezbędniki do robienia paznokci hybrydowych. Jak wiecie, ponad rok już noszę. Z tą firmą zaznajomiła mnie moja stylistka paznokci, Ania Paznokcie Brudno, którą bardzo pozdrawiam i podlinkuję oczywiście na dole. Jeżeli chcecie, żeby wam ktoś profesjonalnie wykonał paznokcie właśnie marką Semilac, to odsyłam do Ani. Jest po prostu mistrzynią. Natomiast ja do Ani mam trochę daleko i zaczęłam robić paznokcie sama. Zresztą bardzo mnie to uspokaja, bardzo to lubię, także ja nie narzekam. Lubię to robić. Jedyna rzecz, której nie lubię robić, to ściągania. I ostatnio byłam na takim spotkaniu z właścicielami Semilaca i powiedziałam im o tym i oni powiedzieli: słuchaj kochana, albo trwałość, albo łatwość ściągania. No i tutaj rzeczywiście jest taka prawda. Ostatnio też przekonałam się do piłowania tych paznokci, do spiłowywania ich zamiast do takiego długotrwałego rozpuszczania ich w acetonie. Wiadomo, aceton nie jest zdrową substancją, więc lepiej jest sobie mocniej spiłować, delikatnie rozpuścić i ściągać. Także trochę też zmieniłam metodę ściągania. Przedłużyłam też sobie paznokcie, jak widzieliście ostatnio na Instagramie. Jeżeli nie, no to zapraszam na mojego Instagrama, jest taki filmik. Przedłużyłam ostatnio paznokcie na Hardy. I znowu noszę długie, bo powiem wam, że w długich czuję się najlepiej. I zaraz wam powiem też, jakie kolory mam na sobie. Teraz zacznę może od sprzętu, a później pogadamy o lakierach i o konkretnych kolorach i gadżetach, które wam polecam do paznokci hybrydowych i właśnie do metody Semilac. Najpierw najważniejszy gadżet, bez którego nie można zrobić paznokci hybrydowych. I często mnie pytacie, czy mogę sobie zamówić same lakiery. Niestety nie, tutaj musicie mieć lampę. Lampę, która utwardzi wam ten lakier. Lakier jest utwardzany w świetle LED albo w świetle UV, także macie dwa rodzaje lamp. I tutaj są lampy z różną mocą na rynku. Możecie mieć większą lampę, możecie mieć mniejszą lampę, ale tutaj też zależy, jaka jest moc urządzenia i nie zawsze mniejsze znaczy gorsze. Tutaj jest różnie z tymi lampami i pokażę wam moje lampy i powiem, jakie są różnice i dlaczego wolę tą, a nie inną. Przede wszystkim lampa, która przychodzi nam w zestawie startowym. Lampa kompaktowa, taka mała. To jest lampa 6-watowa, lampa LED-owa. Ja miałam też lampę UV, natomiast oddałam ją, ponieważ nie mogłam znieść, jak długo robi się paznokcie lampą taką tradycyjną. Dlatego ja stawiam mimo wszystko na LED, ponieważ utwardza o wiele szybciej. I lampa to jest bardzo prosta. Wygląda tak. Jest bardzo leciutka. Ta lampa jest akurat bardzo dobra do robienia stóp, ponieważ można ją po prostu wziąć tak, położyć na stopę, która leży tam na dole. Jest też fajna na jakieś wszelkie wyjazdy, jeżeli macie zamiar robić na wyjeździe paznokcie. Ja czasem jak jadę do Holandii właśnie biorę sobie mniejszą lampę. Lampa ma standardowy kabel, taki bardzo, bardzo długi i normalne zasilanie. Uruchamiamy przyciskiem tutaj. I często mnie pytacie, czy ta lampa faktycznie utwardzi mi paznokcie, czy lepiej zainwestować w dużą. Ta lampa utwardza paznokcie, absolutnie utwardza paznokcie. Natomiast jeżeli chodzi o ciemne kolory, na przykład kolor taki czarny, ciemnobrązowy, jakieś takie fiolety, faktycznie utwardza je dłużej niż lampa większa. Także w przypadku ciemnych kolorów lepiej mi się sprawdza lampa większa. Natomiast to nie znaczy, że ta lampa wam nie utwardzi ciemnych kolorów. Też wam utwardzi, tylko pamiętajcie o tym, że trzeba nakładać bardzo cieniutkie warstwy, żeby dobrze utwardzić paznokcie. Jeżeli nakładacie grubą warstwę i próbujecie utwardzić jakąkolwiek lampą, no to może wam się to później po prostu zejść w całość jako jak taki płatek. Także to jeżeli chodzi o lampę, ona jest bardzo dobra do użytku domowego. Bardzo dobra, jeżeli chcecie same sobie robić paznokcie. Sobie, mamie na przykład, jeżeli chcecie właśnie mieć taką mniejszą, poręczną, tańszą lampę. Natomiast jeżeli chcecie się tym zająć już poważnie, jeżeli nie wiem, macie klientki, jeżeli robicie paznokcie większej ilości osób, to polecam wam zainwestować w lampę zdecydowanie mocniejszą i ta ma 36 W. Jest to też lampa LED-owa i to już jest lampa, no to już jest najmocniejsza lampa, jaką widziałam. Chyba tak dobrej lampy jeszcze nie miałam, a miałam styczność już z kilkoma. Ona jest oczywiście droższa, ale tak jak mówiłam, jest mocniejsza, jest o wiele cięższa i z tą lampą już sobie raczej nie będziecie jeździć w podróż. To jest lampa, którą trzymamy w domu. I tutaj zdejmę sobie ten dół i jak widzicie, lampa ma tutaj o wiele więcej od. Zaraz wam powiem dokładnie ile. Mamy 18 2-watowych. Także zdecydowanie szybciej działa niż ta mała, co nie znaczy, że ta mała nie działa. Ta mała też działa, natomiast ta działa szybciej. Nawet jak robimy sobie paznokcie, to czuć, że te paznokcie są szybciej utwardzone. Po kilku sekundach ja czuję, że już po prostu lakier jest twardy. Nie zawsze muszę tak długo trzymać, jak w przypadku mniejszej lampy. Także używam tej, ponieważ jest mi wygodniej i tak robię paznokcie w domu. Jeżeli miałabym wybrać taką lampę na początek, to zdecydowanie wybrałabym tą małą. To tyle o lampach. Linki do wszystkiego macie oczywiście na dole, jeżeli chcecie sobie więcej poczytać. Co jest jeszcze potrzebne do robienia paznokci? Oczywiście paznokcie trzeba jakoś ściągnąć, więc potrzebny nam jest aceton lub zmywacz z acetonem. Natomiast tak jak mówiłam, ja
ostatnio mniej rozpuszczam, bardziej piłuję paznokcie. Na pewno będą nam potrzebne grube pilniki i bloczki, żeby lakier i top i bazę spiłować. Trzeba to robić bardzo delikatnie, żeby nie uszkodzić swojej płytki. I potrzebny nam jest też cleaner. Cleaner jest po to, żeby przemywać poszczególne warstwy. Jeżeli na przykład coś Wam się rozleje, źle nałożycie, to przemywacie cleanerem i możecie dalej nakładać. Żeby zmatowić swoją płytkę i właśnie przemyć, żeby nakładać na takie odtłuszczone paznokcie. Cleaner Wam się przyda także przy zwykłych lakierach i dzięki cleanerowi będą się dłużej trzymały właśnie zwykłe lakiery, bazy i tak dalej. Także też Wam polecam cleaner. Polecam Wam kupić dużą pojemność od razu. Możecie to sobie przelewać do mniejszych pojemników. Jest to bardzo wygodne, także ja zawsze stawiam na taki większy rozmiar. Polecam Wam też folię do ściągania hebret, jeżeli chcecie właśnie rozpuszczać, to takie folie gotowe są o wiele wygodniejsze niż zwykłe folie. Można je oczywiście zrobić samemu za pomocą folii spożywczej i facików, natomiast tutaj macie już gotowe i bardzo, bardzo wygodne. I mam nadzieję też, że wejdą w większych opakowaniach. Też już sugerowałam do Semilaka, żeby zrobili większe opakowania, ponieważ te, które są teraz, no, nie starczają na tak długo. No dobra, przechodzimy już teraz do tego, co jest najciekawsze, czyli do kolorów, do lakierów. Najpierw może zacznijmy od tego, co też jest niezbędne, żeby zrobić paznokcie hybrydowe oprócz lakieru, bo lakier, no to wiadomo, mamy ogromny wybór lakierów, każdy może wybrać taki, jak się podoba, natomiast bez bazy i bez topu za dużo nie zdziałamy. Baza, i ja przede wszystkim Wam polecam bazę witaminową. Ona mi się świetnie sprawdziła, bo mam wrażenie, że lepiej się do niej trzyma lakier. Jest naprawdę świetna, płytka się nie przebarwia, także jest to genialna baza. Zauważyłam, że naprawdę dobra dla moich paznokci. Dwa rodzaje topu. Top No Wipe, moim zdaniem must have. Którą dziewczyną bym nie rozmawiała, to one też wybierają Top No Wipe, ten, którego nie musimy na koniec przecierać. Paznokieć jest już wykończony dobrze, nie musicie już właśnie przemywać cleanerem. Także taki dodatkowy jakby plus tego topu. I top matowy, też bardzo go lubię, on pięknie wygląda na pastelach, także jeżeli lubicie paznokcie matowe, to polecam Wam top mat. I on naprawdę matuje nasze paznokcie, zamiast topu tego No Wipe czy zwykłego nakładamy matowy i paznokcie mają wykończenie matowe. Takie paznokcie też już nosiłam. Takim fajnym produktem, którego nie znajdziecie u innych firm, jest Hardy. Ja mam tutaj akurat Hardy Rosa. I Hardy to jest taki bardzo gęsta, to jest taka bardzo gęsta hybryda, taki bardzo gęsty żel. Można powiedzieć, że to jest coś pomiędzy żelem do paznokci a lakierem. I on utwardza naszą płytkę i możecie stosować go za każdym razem, kiedy robicie paznokcie, albo wtedy, kiedy Wam się złamie paznokieć. To już też kilka razy pokazywałam, natomiast ja mam przedłużone paznokcie właśnie na Hardy, na szablonie i na Hardy. Wystarczy właśnie mieć szablon, kilka warstw Hardy ładnie wypiłować i mamy już długie paznokcie, no i później dopiero pokrywamy lakierem. Natomiast pamiętajcie, że to jest już dużo pracy, musicie się już właśnie bawić z piłowaniem, musicie wiedzieć, jak wyprofilować Wasz paznokieć, także to już jest dla bardziej zaawansowanych, no ale ja uważam, że jeżeli ja się tego nauczyłam, no to chyba każda dziewczyna jest w stanie się tego nauczyć. Oczywiście każdy z tych preparatów utwardzamy lampą, także tutaj też podkreślam jeszcze raz, lampa jest niezbędna. Dobra, i teraz przechodzimy do kolorów, bo kolory są chyba najciekawsze. Kolorów jest bardzo dużo. Semilak ma tak ogromny wybór kolorów. Są zarówno przezroczyste, takie przejrzyste, jak i bardzo kryjące. Są i kolory nudziakowe, neonowe, no wszelkie, jakie tylko sobie zamarzycie. Piękne różne mieszanki z brokatem, także Wam to wszystko pokażę. I ja zaznaczam, że ja mam troszeczkę inny gust. Ja to zauważyłam teraz na tym spotkaniu z Semilakiem. Inny gust niż reszta dziewczyn, bo Maxi na przykład mówiła, że ona uwielbia kolor Mardi Gras, za którym ja nie przepadam. Ona też bardziej stawia na różowe paznokcie. Ja mam trochę inny gust. Każdy ma jakby inne, każdemu podoba się co innego. Ja bardziej lubię błękity, bardziej lubię nudziaki, bardziej lubię pastele, albo bardzo ciemne z jakimś brokatem, także to Wam pokażę. U Oleśki też zobaczycie coś zupełnie innego, więc fajnie, że każda z nas ma jakby inne preferencje co do kolorów, bo możemy Wam poradzić, pokazać coś innego. Pierwsze dwa kolory to są kolory z edycji limitowanej. Możecie dostać na targach, na szkoleniach Semilaka. Jest to 000, potocznie zwane Semilike i mam go dziś właśnie na paznokciach. To jest taki przepiękny błękit. Tutaj właśnie macie próbkę. A drugi to jest kolor 111111 Cherry and Berry i to jest właśnie nowość. On ma przepiękne drobiny różnej wielkości. Naprawdę piękny kolor i tak jak mówię, można go dostać na targach, można go dostać na szkoleniach, przy różnych konkursach, także śledźcie Semilaka i na Facebooku i na Snapchacie. Oni często takie konkursy ogłaszają. Teraz przejdźmy już do kolorów, które są normalnie dostępne. Przede wszystkim French Beige Milk 051. To jest kolor mój ślubny. Miałam go właśnie na ślubie. Nie byłam do niego przekonana, ale właśnie moja stylistka powiedziała, że go użyjemy, bo myślałam, że zrobimy biskuit, ale zrobiłyśmy ten i to jest kolor przejrzysty, natomiast przy kilku warstwach on się robi kryjący. Jak widzicie, lakiery nie zasychają same z siebie,
one zasychają dopiero utwardzone lampą, także można je ścierać, jeżeli coś Wam nie wyjdzie, można zmieniać. Kolor jest przepiękny, jest delikatnie różowy i można go używać na przykład do fręcza, jeżeli lubicie fręcza. Teraz jeden z moich ulubieńców, Classic Nude. I to jest kolor, tak jak nazwa wskazuje, bardzo, bardzo klasyczny nudziak. Taki piękny, beżowy, bez żadnych drobinek, bardzo dobrze kryjący kolor. Następny kolor to jest 057 Nude Beige Rose. I tutaj z Szusz rozmawiałyśmy, ona powiedziała, że dziwnie wyglądał, bo w zależności właśnie od światła on czasem jest różowy, czasem wpada nawet w szary, a czasem jest właśnie nudziakiem. Także dla tych, którzy lubią takie odcienie, jak widzicie tutaj w kamerze wydaje się dosyć różowy, natomiast on właśnie na żywo jest taki bardziej nudziakowo zimny. Bardzo nietypowy kolor. Następny jest Indian Roses 097. I on już jest ciemniejszy niż na przykład Classic Nude, ale ma w sobie taki ciepły odcień, nie wiem czy to widzicie, nie jest już tak zimny jak ten poprzednik. Jest trochę cieplejszy niż ten, tak jakby opalona wersja Classic Nude. Na pewno widzicie różnicę. I świetnie z tymi nudziakami komponuje się kolor 094 Pink Gold. I on naprawdę ładnie wygląda, na przykład na jednym paznokciu, jako taka ozdoba, no jak ktoś chce może oczywiście nałożyć na wszystkie. Ale jest to pięknie kryjący, po prostu brokat, jakbyście nałożyły na paznokcie brokat. Zobaczcie jak... To nie jest lakier z brokatem, to jest po prostu lakier brokatowy. Przepięknie połyskuje i bardzo ładnie wygląda właśnie w połączeniu z tymi wszystkimi kolorami. To jest moje ukochane połączenie. Co do takich kolorów, które też uzupełniają inne kolory, można właśnie ozdobić sobie jeden paznokieć takim błyszczącym. To jest 144 Diamond Ring i to jest kolor właśnie, tak jak nazwa wskazuje, po prostu diamentowy pierścionek. I to już jest zimny kolor i też ma w sobie takie ala srebro. Ale on ma srebrne drobiny, to nie jest srebrny kolor, tylko ma srebrne drobiny i też przepięknie wygląda właśnie jako dekoracja. Teraz wracając na chwilę do jasnych, chciałabym Wam też polecić na lato taki kolor 127 Violet Cream i to jest już pastel. Bardzo jasny, on na pierwszy rzut oka może się wydawać nawet biały albo taki jasny, szary. Zobaczcie jak ładnie wygląda z tym Diamond Ring. On pięknie wygląda na opalonej skórze, będzie ładnie wyglądał też na stopach, jak nie chcecie stawiać na biel. Tutaj może w kamerze wydawać się taki zimny, jakby niebieskawy nawet, natomiast on rzeczywiście jest bardzo jasnym fioletem. Tak jakby biało-fioletowy taki kolor. Na lato będzie ładny też kolor, klasyczna mięta 022. Też jeden z moich ulubieńców takich letnich. Może pomaluję z tej strony, bo bardziej tutaj będzie pasować. To już jest taki kolor właśnie typowo letni, wakacyjny. No jak przychodzi wiosna, to też mam ochotę coś takiego nosić. Myślę, że mięta jest jednym z popularniejszych kolorów Samilaka. Jeżeli robicie paznokcie, od jakiegoś czasu na pewno macie w swojej kolekcji miętę. No wygląda pięknie, zobaczcie nawet w tym połączeniu tych dwóch odcieni, śliczny kolor. Następny kolor, taki wakacyjny już teraz, to jest Neon Raspberry 042. I to jest jeden z moich ulubieńców takich neonowych na lato. On w butelce jest bardzo neonowy, mam nadzieję, że to tu widzicie. Natomiast kiedy się go położy na paznokcie, to w zależności od światła on może się wydawać, czasem w kamerze nawet się wydaje właśnie różowy, natomiast on na żywo jest takim różowo-pomarańczowym neonem, czysty neon. I tak jak mówię, no w kamerze może wydawać się inny, ale on się bardzo, bardzo świeci, zresztą widzieliście tutaj w buteleczce, że jak bardzo się świeci. I też powiem Wam, że na każdym wygląda troszeczkę inaczej. Jeśli chodzi o czerwień, to moją ulubioną czerwienią jest My Love, który jest w zestawie startowym 026. Mój ulubiony kolor czerwony, odcień czerwony. I to jest bardzo taka bogata czerwień z delikatnymi, malusieńkimi drobinkami. Bardzo klasyczny kolor. Tutaj przy tych wydaje się bardzo ciemny, natomiast faktycznie jest to czerwień, jest trochę cieplejsza niż ten kolor. Teraz już przejdziemy do zimnych kolorów, bo ja bardzo lubię w ogóle ciemne kolory. I pokażę Wam taki kolor, który nazywa się Glitter Indigo 087. Bardzo go lubię. Jest to bardzo mocno nasycony taki granat. Właśnie indigo kolor z drobinami. Ja w ogóle lubię lakiery z drobinami i on jest ładny, bo on ma w sobie, on jest ciemny i ma w sobie jaśniejsze drobiny. Naprawdę prześlicznie wygląda, także on połyskuje jak taka rozgwieżdżona noc. Jeżeli chodzi o takie kolory właśnie granatowe, ciemne, jak noc, 095 Night in Venice, noc w Wenecji. Też bardzo fajny, troszeczkę inny odcień, bo jest zimniejszy, wpada już trochę bardziej w taki szary. Też jest granatowy, ale właśnie już nie tak mocno nasycony. I ma w sobie też jaśniejsze drobiny, które wyglądają jak gwiazdy, naprawdę piękny kolor. Też wiem, że jeden z Waszych ulubionych, jak spotykałam dziewczyny na targach, to właśnie miały ten kolor. Widzicie, jak połyskuje? Rozgwieżdżona noc jest też w lakierze 096 Starlight Night.
troszeczkę inny, bo już jest to lakier taki ciemnografitowy ze srebrnymi drobinami, które też wyglądają jak noc. Także te trzy kolory to są moje ulubieńcy, właśnie. Zobaczcie, jak pięknie połyskują, kiedy się porusza. O, tak ślicznie błyszczą i właśnie błyszczą na srebrną. Ten ma troszeczkę większe drobiny, ten ostatni, także 0,96 Starlight Night, polecam. I ostatni jest Black Coffee, ponieważ nie ma tutaj takiego zwykłego czarnego koloru, to pokażę Wam ciemnobrązowy, 0,76. I to jest bardzo ciemna czekolada, bez drobinek, po prostu czysty kolor. I on z daleka wygląda jak czarny, tutaj w kamerze też może wydawać się czarny, natomiast to jest bardzo mocno nasycony kolor po prostu ciemnej czekolady. Jeżeli lubicie takie kolory na jesień czy na zimę, na pewno musicie sobie kupić 0,76. I teraz ulubiony kolor mój i mojej przyjaciółki, a w zasadzie nie kolor, tylko taki glitter, który możemy pokryć dowolny kolor, to jest Glitter Milk i to jest numer 0,91 i on zmienia odcień każdego innego lakieru bez drobinek, a nawet z drobinkami. I to jest po prostu, jak widzicie, taki połyskujący, jasny kolor. Piękny na śluby. On to jest po prostu kolor ślubny. Jak nim maluję tutaj, no, ślub. Widzicie? To jest po prostu kolor ślubny. Połyskujący, taki delikatnie perłowy. No i właśnie tak jak mówiłam, można go nałożyć na dowolny lakier. Tworzycie sobie inny lakier, nakładając Glitter Milk na dowolny kolor. I teraz powiem Wam jeszcze tak szybko o kolorach, o lakierach tradycyjnych, ponieważ nie wspominałam o nich wcześniej. Ostatnio dostałam taką paczkę z Similaka i bardzo fajnie mi się sprawdziły na stopach. I to są odpowiedniki tych kolorów, które normalnie używamy. Tutaj na przykład mam w 0,72, który też mam w swojej kolekcji. I to jest już właśnie lakier tradycyjny. I to, co jest fajne w tych lakierach, to to, że możecie sobie uzupełniać nimi odrosty. To znaczy, kiedy nie macie czasu zrobić sobie hybryd, bo wiadomo, że zajmuje to trochę więcej niż pomalowanie paznokci, możecie sobie po prostu uzupełnić właśnie odrosty, pomalować paznokcie jeszcze raz tutaj i jeszcze chwilkę tak pochodzić. Tu mam jeszcze kolor, który też bardzo lubię, mam go teraz na stopach i to jest odcień Intense Blue 044. Też go często noszę jako hybryda. Jak widzicie, jest ciemniejszy od tego Semilajka, ale też lubię nosić go na paznokciach u rąk. Następny kolor to jest właśnie Biskit, o którym Wam wcześniej wspominałam. Zastanawiałam się właśnie nad tym Biskit, a nad tym, którego w końcu użyłyśmy na ślub. I ten kolor jest troszeczkę bardziej, można powiedzieć, żywy niż ten. Ten jest właśnie bardziej wręczowy, a ten jest troszeczkę bardziej taki widoczny. I ostatni kolor, który Wam pokażę, to jest Brown Black i to też jest jeden z kolorów, którego możecie używać w zamian czarnego. Czarnego nie ma, takiego czystego czarnego do utwardzania, jeżeli chodzi o hybrydy, ponieważ bardzo trudno się czarny utwardza i naprawdę musielibyście mieć bardzo mocną lampę i po prostu pigment czarny nie utwardza się łatwo. Także Brown Black to jest prawie czarny, 0,77. Ten, jak widzieliście, był czekoladowy, natomiast ten jest jeszcze ciemniejszy, no praktycznie czarny. Ja tutaj nie widzę różnicy, dla mnie on jest czarny. Także polecam Wam też lakiery tradycyjne i w ogóle są bardzo, bardzo trwałe i też fajnie się sprawdzają właśnie jako uzupełnienie lakierów hybrydowych. Kochani, mam nadzieję, że moi ulubieńcy Wam się podobali. Jeżeli tak, to zostawcie mi kciuki do góry. To częściej będę dla Was robić filmy o paznokciach. Ja bardzo lubię je robić, ale tak jak Wam kilka razy wspominałam, ja paznokcie zawsze robię nocą i nie zawsze mam ochotę, żeby dostawać lampy po nocy, kiedy Tarek już śpi, a ja tam sobie dłubię przy moich paznokciach. Koniecznie napiszcie mi na dole, jaki jest Wasz ulubiony kolor Semilaka. No i jeżeli Wam się podobał, zostawcie kciuki do góry. Pa, pa, kochani. So what we waiting for? Let's